Cześć robaczki, z tej strony Mikut. Mam dla was bitwę w Isie VI w wykonaniu diamencika, którego będziemy dzisiaj szlifować. Golfing Killer pokaże nam, jak potrafi posługiwać się tą potężną maszyną premium. Is VI, mówiłem, 8 tier, ciężki premium nacji radzieckiej. Ma to do siebie, że jest losowany maksymalnie na 9, więc można fajnie nim podziałać. Ma armata 122 mm, średnie obrażenia 390, na penetrację 175, na pociskach premium penetracja wzrasta do 217, no i pociski HF 465, na penetracji 61. Pociski HF w tym wypadku są bardzo fajnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o miękkie czołgi typu TTT-ki, nowe niemieckie, ewentualnie artylerie. Potrafią zejść na strzał. Golfik odlatuje do przodu, chowa się za murkiem. Ma mocny pancerz, 100 z przodu, 100 z boku i 60 z tyłu, plus 150 na wieżyce z przodu, z boku oraz 100 z tyłu. Dają mu dobrą ochronę, zwłaszcza jak się skontuje. Ten IS-6 jest praktycznie nie do przebicia, skontowany. Jedna z lepszych maszyn, jeśli chodzi o pancerz. Golfik tutaj celuje w przejazd. Może mu coś wyjedzie. Przejechał Isek. Wyjechał Wotefakt 4, który dostaje bułę od Golfika. Pojawia się Tiger P, wbija się od Golfika, bardzo fajne celowanie w dolną płytę. Pamiętajcie, że w Tigera P najlepiej to w ogóle walić w wieżyczkę, a najlepiej ten wystający kikutek na wieży, tam wchodzi najlepiej. Wieża w Tigerze P jest dużo słabsza niż gadłów, w przeciwieństwie do jego brata, tego samego tieru Tigera. Teraz dobicie powinno być przez Golfika. Niestety Super Pers ukradł frag, no trudno, zdarza się. Golfik ma już 1600 obrażeń, oddał 6 strzałów, naprawiony wizjer i podjechanie do przodu, to nie zaraz będzie. Drużyna rozjechała się dosyć niemrawo, prawa strona pełna naszych czołgów, za to lewa średnio domaga. Pojawia się Pershing, który nie chce wyjechać. Boi się o własny HP, dostaje strzał od Su-100M1, zresztą była wymiana obustronna. IS-6 strzela Pershinga, no i teraz ten jest na dobicie. Golfik próbuje swoją okazję wykorzystać, niestety znowu Super Pershing. Dobijacz jedni pojawił się, podjechanie do przodu. Widzicie, drużyna przeciwnika jest podzielona na dwie grupki, więc środek jest w miarę czysty. Golfik podjeżdża pod ruiny i zaświecił się prawdopodobnie z tyłu. E75 pojawiło się mu na dupie i zaraz będzie go świeciło. Tutaj bardzo ryzykowny wyjazd, niezbadany zaułek. Tak nigdy nie róbcie, możecie łatwo dostać gonga w bok. Po lewej był AMX, po prawej ISY. Zobaczymy, kto się pierwszy napatoczy. Jest WZ-ka. Golfik widzi tą WZ-kę, wyjeżdża. No i bardzo złe wyjechanie. Nigdy nie wyjeżdżajcie bokiem. Widzieliście, Golfik był pewien, że tam jest tylko ta WZ-ka, wyjechał boczkiem i dostał jeszcze bułę od Isa trzeciego, który zaraz wyjechał za nim. Na szczęście wszystko poszło w gąskę i Golfik stracił HP, ale tak nigdy nie róbcie. Stosujcie sidescrap, żeby tak wyjechać, bo potem w najlepszym przypadku to się skończy tylko otrzymaniem gonga, w najgorszym gąski i wydojenie. Teraz Golfik powinien spojrzeć na minimapę. To jest druga lekcja na dziś. Słuchajcie, patrzcie na minimapę, co się dzieje. Jakby spojrzał wcześniej, zobaczyłby, że IS-6 pruje mu na tyłek i ten trzeba szybko chować. Teraz ma 3 czołgi przeciwko siebie, 2 ISY oraz WZ-kę. Strzał w ISA, nieprzymierzony w gąski. Nie strzelajcie w gąski, bo często te strzały lądują za zero. A szkoda pocisków. Teraz zostaje strzał od ISA-6 plus jeszcze zabicie dowódcy przez WZ-kę. Teraz powinienem go szybko uleczyć, tak zwaną apteczką. Dokładnie. Wyjazd z krapem. I trzeci odbija się. Ustawia się bokiem i ładne trafienie powyżej gąsek. Tam też jest bardzo fajne miejsce. Tam ISY nie mają tego pancerza akumulacyjnego, więc można tam walić spokojnie. Zawsze to się przebije. WZ-ka też głupio wyjeżdża boczkiem. No mówię kolejny raz. Tak nigdy nie róbcie, bo to szkoda pocisku, szkoda nerwów oraz życia. Tutaj dosyć głęboki ten sidescrap, w ogóle nie wiem po co, ponieważ i tak pewnie by dostał gonga. Chociaż kąt spory, więc kto wie.
po lewie ma AMX-50B, który teraz wyjeżdża dosyć śmiało na obiekta. Dostaje gong w pierwsze kółko gąsienic. Ja bym jednak celował wyżej, bo szkoda ryzykować ten strzał. Znowu strzał, kolejny. Tym razem tylne kółko dostaje. No i zostaje praktycznie na dobicie. Teraz spotyka się w miłosnym pocałunku z WZ-ką. Objechanie WZ-ka tyłkiem się ustawia do golfika. Ten z okazji korzysta, zabija WZ-ka, czy przynajmniej zadaje potężny strzał. Teraz jeszcze trzeba dobić AMX-a. Strzał w dół i teraz dobicie powinno być już obiekta. Dokładnie obiekt dobija tego AMX-a. Golfik swoje zrobił. Ma przed sobą dwa isy. Już jednego. Tak naprawdę na oparach. Może mu wyjechać na tyłek. Śmiało, śmiało, tam już po lewej nic nie ma, nie ma co się czaić. Tutaj IS-6 dobija naszą panterkę. I teraz znowu patrzcie, nie jeździcie z widokiem przez lufę, bo zobaczycie, wyjechał teraz golfik prost pod tego E75, zamiast normalnie skręcić. Tak musi się jeszcze bawić w przepychanie. Strzał w Emila, znowu powyżej, grubo powyżej średniej. Naprawdę ma bardzo fajne losowania w tej bitwie. Teraz będzie kolejny strzał, coś wartowny, bo działo nie było skupione. Niestety te ruskie działa nie są zbyt celne, dlatego najlepiej sprawują się, jeśli chodzi o walkę w półdystansie. Nie ma co kombinować i snajpić się z kimś czołgiem typu IS, ponieważ rzadko kiedy trafiamy. Jest i SU-152, jeśli ma trolla założonego, może być problem. Może nie zdejmie golfika na strzał, ale może mu sporo jego życie uszczuplić. Na szczęście chyba jest tam AFK. Albo się zablokował. Strzał w ISU, w SU i teraz bardzo ciekawe wejście tego pocisku, ponieważ trafił centralnie w jarzmo działa i przebiło, więc to jest ciekawe. Zazwyczaj takie strzały kończą się obrażeniami za zero, tak zwanymi. Teraz panterka. Tylko wystaje łebek, nie ma co się z nią snajpić, szkoda czasu, lepiej poszukać tego AMX-a 50-100. I go wykończyć, ponieważ jako magazynek może tutaj sporo krwi napsuć. Odjechanie. No jednak golfik się uparł na tą panterkę. Niepotrzebnie. I teraz spojrzał na mapę, zobaczyłby, że AMX jest tuż koło niego. Chyba teraz się dopiero zorientował, że AMX wyjeżdża. Obiekt już się szykuje na wyjazd Francuza. Potężny strzał za 850 prawie. Teraz to kończy niestety śmiercią strzał w AMX-a. Tutaj zobaczcie, golfik bardzo fajnie się kontuje, dokładnie. Trzeba się kontować, chować za wrakiem. Teraz strzał pewnie wieżyczkę dostał albo w coś. I celowanie w kółeczko, koniec bitwy, AMX dobity. Zobaczmy, co golfik zdziałał w tej bitwie, jeśli chodzi o wyniki końcowe. Zaczynamy od głównej tablicy końcowej, a tutaj surprise. Bita masterka, stalowa ściana oraz wsparcie. Jak widzieliście, patrzcie na listę czołgów, ile maszyn golfik uszkodził. Zasłużone wsparcie. Stalowa ściana częste oznaczenie, jeśli chodzi o isy, zwłaszcza isy 6, isy 3 czasami też. Masterka. Tutaj, no plus, że jest masterka, chociaż na pewno w niektórych przypadkach widziałem większe wyniki, które tej masterki nie otrzymywały, więc też sporo szczęścia, jeśli chodzi o okres, w jakim ta masterka wpadła, ale ważne, że jest, tak? Spójrzcie na wynik kredytowy. 150 tysięcy kredytów brutto. To jest pewnie jeszcze na bonusie dodatkowo. I 2245 expa. Nie pamiętam, czy to jest teraz 2 razy 3, ale 1497. Nie, to jest zwykły bonusik. Żadnych eventów chyba tam nie było. Dokładnie, zobaczcie, jak ten czołg zarabia. To jest jedna z lepszych zarabiaczy, tak jak tu mówi Sensei Multi. Jedna z lepszych zarabiaczek, jakie są w grze. Naprawdę warto się po ten czołg popatygować, zwłaszcza jak teraz był ten event, czy można było ten czołg wygrać. Jeśli ktoś się spiął, dostawał naprawdę bardzo fajną maszynkę. Prawie 5700 damage'a, więc to jest naprawdę bardzo fajny wynik jak na to działko. Zresztą 390 średnich uszkodzeń robi swoje, tym bardziej, że golfik miał dużo szczęścia, ponieważ rosowało mu głównie tą wyższą wartość od średniej. Wystrzelanych pocisków 17, trafiło 16. No tutaj szkoda, że nie ma snajpera, ale pewnie jakby parę strzałów jeszcze oddał, to mógłby wpaść.
Jak mówiłem, prawie 7000 damage'a, odbitych 4600, więc to też jest bardzo fajny wynik. Jak na taki czołg, znaczy jak na taki czołg, to jest normalny wynik tak naprawdę. Ten czołg i tak odbijają, mają taki pancerz, że jak się skontuje, to są nie do przebicia. Łeb nawet nie warto celować, a przód i bok, no to też nigdy nie wiadomo. Tak samo jak z Isem VII, który tylko pancerz jest magiczny i chyba jakieś małe krasnoludki biegają i szybko przybijają dodatkowo porcje blachy tam, gdzie ktoś z niego celuje. Na czysto Golfik wyszedł 125 700, no kurczę, taki wynik to nie jeden by chciał mieć, prawda? Cały dzień mu się zwrócił tak naprawdę gry. Więc można się pobawić, jeśli chodzi o takie czołgi premium. No i z szósty, no to jednak jest dobra zarabiaczka. Co do komentarza do gry. Przede wszystkim, po pierwsze, nie wyjeżdżać bokiem. To jest najgłupsze, co można zrobić. Wtedy się łatwo dostaje buły. Można też stracić gąskę i dodatkowo przez to otrzymać parę innych razów niepotrzebnych. Po drugie, fight scrap też z głową. To, że staniecie w połowie ściany i zaczniecie cofać na pół planszy, nie znaczy, że ten side scrap jest dobry. Tu chodzi tylko o to, żeby pokazać leciutko boczek i nic więcej. Żeby przyjąć strzał, a potem oddać bułę za to, co przeciwnik tam zrobi. Co więcej, nie, to chyba było wszystko tak naprawdę. Golfik, to są moje jedyne zarzuty, jeśli chodzi... A! Obserwuj minimapę. Obserwuj minimapę. To się na pewno przyda podczas gry i nieraz ci tyłek jeszcze uratuje, gwarantuję ci to, mówiąc ze swojego doświadczenia. Sam nauczyłem się tą mapę obserwować tak samo silnie, jak obserwuję pole bitwy i naprawdę nieraz mi to mój duży, opasły tyłek uratowało. No, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz Golfik za bitwę, mam nadzieję, że coś jeszcze mi wyśle. Znaczy tam chyba mam coś jeszcze u siebie, więc coś pewnie puszczę niedługo. A was ciepło żegnam, trzymajcie się, nie dajcie się zimie. Cześć.